serdecznie. Dzisiaj mam dla Was taki troszeczkę inny film, bo jest to po części film odpowiadający na Wasze pytania, a po części instruktaż. Opowiem Wam dzisiaj troszeczkę na temat tego, jak się stosuje balsam myjący i jak tutaj obchodzić się w ogóle z tym produktem. Jeśli chodzi o zastosowanie, no to balsam myjący to jest taki produkt, który po pierwsze rozpuszcza makijaż, po drugie oczyszcza twarz z zanieczyszczeń, które na niej osiadły w ciągu dnia, a po trzecie pomaga tą skórę nawilżyć i przy okazji nie powoduje zbędnego przesuszenia właśnie podczas mycia. Teraz jak ten kosmetyk stosować? Po pierwsze balsamu myjącego używam bardzo niewielką ilość i przez bardzo niewielką ilość mam na myśli gdzieś mniej więcej płaską łyżeczkę do herbaty, tak na oko, bo ten balsam wybiera się oczywiście dłonią z opakowania. Teraz co z nim zrobić dalej, bo wiele osób pyta właśnie jak go stosować, czy na suchą skórę, czy na mokrą skórę, czy po myciu, czy przed myciem i tak dalej. Taki balsam nabieramy po prostu na dłoń, w zagłębieniu dłoni ten produkt pomiędzy dłońmi rozpuszczamy i on zamienia się w taką konsystencję gęstego olejku powiedzmy. Kiedy on już jest rozpuszczony, nakładamy go na suchą twarz, tak jak ja mam w tej chwili na twarzy makijaż, to normalnie na twarz z makijażem nakładamy ten kosmetyk, można go nakładać na oczy, można go nakładać na usta. Całą twarz łącznie z oczami, z ustami właśnie delikatnie masujemy i teraz przez kilka minut czasami mówimy. To jest tak, że w zależności od tego, jakie Wy macie potrzeby, jeżeli macie makijaż wodoodporny, taki ciężki, dużo tuszu do rzęsy, ciężko Wam to zmyć, no to możecie masować nawet przez minutę, chwilę ponad minutę tą twarz. Jeżeli myjecie tylko buzi, na której w ogóle nie ma makijażu, tylko był krem czy tam jakieś niewielkie ilości makijażu, to wystarczy pomasować skórę przez kilka sekund. Ja zawsze zachęcam do tego, żeby wykonywać masaże twarzy, więc przy okazji, jeżeli na przykład jesteście zestresowani, to jest bardzo fajny moment, żeby właśnie podczas mycia buzi tą twarz przez chwilę pomasować. I teraz, kiedy ona już jest pokryta cała tym balsamem, można go również nakładać na szyję. Kiedy już cała buzia jest pokryta właśnie tym balsamem, przystępujemy do zmywania tego produktu. I teraz można to zmyć na kilka sposobów. Ja polecam tak naprawdę cztery sposoby zmywania tego produktu. Pierwszym z nich jest zastosowanie ściereczki. I ściereczka, ta, którą ja Wam tutaj pokazuję, to jest ściereczka bawełniana. Ona jest z bardzo, bardzo delikatnej bawełny wykonana. I taką ściereczkę nasączamy po prostu bardzo ciepłą wodą, nie gorącą, zwłaszcza jeżeli macie cerę naczynkową, to nie gorącą wodą, tylko ciepłą. I taką ściereczkę po prostu nakłada się na buzię i przeciera po prostu twarz tak, żeby zdjąć pozostałości tego makijażu czy zanieczyszczeń i zdjąć nadmiar tego balsamu. Skóra po umyciu właśnie taką ściereczką będzie jeszcze nadal pokryta taką cieniuteńką warstwą nawilżającą, ale nie trzeba się tego obawiać, to może spokojnie zostać na twarzy. Dopilnujcie tylko, żeby właśnie dokładnie zmyć pozostałości makijażu. Teraz ja taką ściereczkę polecam osobom zwłaszcza, które mają skórę bardzo wrażliwą, skórę suchą, skórę skłonną do podrażnień. I na przykład jeżeli macie trądzik różowaty albo w ogóle trądzik aktywny, to polecam właśnie delikatną ściereczkę. Jeżeli macie cerę tłustą, skłonną do zapychania i chcecie użyć sobie tego balsamu do mycia twarzy jako peelingu, to polecam sięgnąć po inny rodzaj ściereczki, to jest ściereczka muślinowa. Ona już ma taką troszeczkę teksturę inną i ona już delikatnie, no nie chcę powiedzieć drapie, ale ona właśnie będzie już złuszczała skórę, więc jeżeli macie właśnie skórę tłustą albo skórę taką mieszaną, skłonną do zapychania, albo właśnie raz na tydzień czy raz na dwa tygodnie chcecie sobie zrobić peeling, to wystarczy nałożyć właśnie na twarz taki balsam myjący i wtedy zmyć go przy pomocy takiej ściereczki, również przy pomocy ciepłej wody. Jeżeli z kolei macie tak, że potrzebujecie, nie chcecie żadnej warstwy na twarzy, znaczy chcecie zmyć ten balsam kompletnie, to ja polecam sięgnąć po na przykład takie gąbeczki, one są dostępne praktycznie wszędzie. Taką o takie gąbeczki celulozowe wystarczy zmoczyć ciepłą wodą i wtedy dokładnie zmyć twarz. Można jedną, można dwiema, ja już tutaj z odruchu, tak jak zmywam maseczki czasami pokazuję. I taka gąbeczka wchłania też dosyć dużo produktu i pozwala właśnie zetrzeć w całości ten produkt z cery. Wszystkie te produkty polecam po każdym użyciu wyprać. Najlepiej jest to zrobić jakimś naturalnym mydłem, dlatego że ono pozwala szybko rozpuścić kosmetyk, szybko rozpuścić pozostałości makijażu i ta ściereczka na drugi dzień jest znowu do użycia. I teraz jeżeli chcecie zmyć już tak kompletnie, kompletnie, żeby została goła skóra, żeby nie było ani odrobinki tego balsamu na twarzy, to polecam sięgnąć po jakiś detergent. W tym przypadku może to być na przykład mydło Aleppo, albo może to być innego rodzaju mydło naturalne, które Wam się sprawdza, albo jakiś taki łagodny, delikatny żel do mycia twarzy i on pozwoli rozpuścić cały
całą tą warstwę i zmyć już w ogóle twarz tak do końca, do zera. I teraz kiedy wybrać jaką opcję, to zależy wszystko od tego, jakie macie potrzeby i jak się czujecie z tym produktem na twarzy, jak się czuje wasza skóra, czy wasza skóra jest bardziej sucha, wtedy polecam zmyć tylko ściereczką i zostawić odrobinę tego balsamu, bo on pozwala nawilżyć skórę przez noc. Bardzo często po użyciu balsamu do mycia twarzy nie musicie w ogóle stosować kosmetyków już nawilżających, bo on zostawia skórę tak miękką i nawilżoną. Z kolei często pytacie mnie, czy potrzebujecie jakiegoś toniku, albo czy musicie jeszcze jakiegoś dodatkowego produktu używać, żeby zmyć ten balsam. Nie, jeżeli wasza skóra tego nie potrzebuje, to znaczy, jeżeli nie czujecie, że ona jest jakaś mocno obciążona i tak dalej, nie musicie absolutnie używać dodatkowych kosmetyków. I teraz, czy na taką skórę, na której pozostała odrobinę balsamu, można jeszcze zastosować krem albo olejek? Jak najbardziej można, jeżeli tego potrzebujecie, bo po pierwszym myciu już będzie wiadomo, czy wasza skóra jest zadowolona po wykorzystaniu takiego balsamu, czy wystarczy jej to nawilżenie, które on pozostawia, czy będzie potrzeba jeszcze tutaj troszeczkę czegoś dołożyć, jeżeli macie skórę na przykład bardzo, bardzo odwodnioną. Mam nadzieję, że ten film był dla was przydatny. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie nam kciuka w górę. Jeżeli macie jakieś jeszcze konkretne pytania, na które chcielibyście, żebym odpowiedziała, to zostawcie je koniecznie w komentarzu na dole. Postaram się co jakiś czas nagrywać dla was takie krótkie filmy. Teraz już żegnam się z wami i do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam!